Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mówimy sobie takie podstawowe modele sekatorów ręcznych Stihla. Zaczniemy sobie tutaj od modelu PG10. PG10 to jest taki podstawowy model sekatora przeznaczony do cięcia zielonych gałęzi o średnicy do 15 mm. Posiada bardzo fajne takie gumowane rączki, zabezpieczenie do bezpieczniejszego przechowywania. Bardzo tutaj fajnie, dokładnie to wszystko działa. Model podstawowy. Następny model PG20. Jest to model już, który ma odkuwane odpowiednie do cięcia żywych gałęzi do 20 mm średnicy ostrza, chromowane z powłoką antykorozyjną. Tutaj jest możliwość ostrzenia, zintegrowane wyrzeźbienie do cięcia drutu, ergonomiczny uchwyt z powłoką z tworzywa sztucznego. Tutaj jest to wcięcie takie do cięcia drutu. Wystarczy odbezpieczyć, zgrać sobie tą w jednej linii drut, nacisnąć. Możemy sobie przeciąć, oczywiście jakiś taki cieńszy. Bo istnieje tutaj możliwość wymiany poszczególnych części, takich jak sprężynka, nakrętki, podkładki. Następny model to już jest taki wyższy, o znaczeniu PG30, odkuwany, chromowany model Profi. Posiada ostrze z przecinakiem do drutu, przeciwostrze z rowkiem do odprowadzania soków roślinnych, armatyzowane uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego, odpowiedni do cięcia żywych gałęzi o średnicy do 20 mm. O, już tak bardzo fajnie leży w ręce. Pewne cięcie jest i tutaj również możemy sobie wymieniać różne komponenty. Następny model to jest PG25, sygator kowadełkowy AMBOS, mocny kowadełkowy do cięcia suchych gałęzi o średnicy do 15 mm do suchych. Kowadełko. Ostrze z powłoką antykorozyjną. Tutaj również mamy zabezpieczenie. Całość wygląda tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do moich dalszych filmów. Hej.